Dzień dobry. Uf, naszukaliśmy się, ale w końcu znaleźliśmy. Ponieważ w lesie on jeszcze nie kwitnie. Są zielone kuleczki, a ja chciałam Wam zrobić o czarnym bzie film, ale też pokazać, jak kwiatki są. Więc tutaj na skraju lasu, w naszej tutaj okolicy, nie wiem, gdzie jest dolar, ale zaraz go zlokalizuję, znaleźliśmy piękny krzaczek kwitnącego bzu i będziemy dzisiaj o nim opowiadać Wam. Zauważyłam, moi drodzy, że tak jak trwa odwieczna dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy i są zwolennicy i gorący propagatorzy li to jednych, li też drugich świąt, tak są i zwolennicy, czy nawet fanatycy, bym powiedziała, tak bym to określiła, kwiatów czarnego bzu, bo no właśnie o nim będzie dzisiaj mowa, a w zdecydowanej mniejszości chyba są ci, którzy cenią go za owoce. Czy te proporcje są właściwe i czy kwiaty czarnego bzu rzeczywiście górują nad owocami tej rośliny, dowiemy się z dzisiejszego filmu, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Mam psa, przyszedł, to jest najważniejsze, mogę nagrywać. W tle za mną ta pięknota, czyli bezczarny Sambucus nigra, zwany też chyćką, tak mawiała o nim moja babcia, więc ta nazwa jest mi jakby najbliższa, ale też bzowiną, flidrem, gołębią pokrzywą spotkałam się z taką nazwą, chociaż tutaj za Chiny nie mogę się zorientować, dlaczego właściwie tak to się nazywa. Jeśli macie wiedzę albo jakiekolwiek przypuszczenia, skąd takie określenie, to napiszcie mi proszę w komentarz. A czarny bez to gatunek szeroko rozpowszechniony w Polsce i występuje on niemal wszędzie. Jak okiem sięgnąć w maju i w czerwcu, bo wtedy on właśnie kwitnie, cały nasz kraj bieli się czarnym bzem i wszyscy ruszają wtedy na brzozowo-kwietne zbiory. Ale ta roślina, moi kochani, nie tylko ukochała sobie nasz nadwiślański kraj, ale występuje na całym niemal naszym kontynencie, czyli w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce i nie ma specjalnych wymagań glebowych, dlatego jej zasięg jest duży i występowanie spore. I chociaż bez wszyscy znamy, doskonale wiemy, jak on wygląda i pewnie wszyscy z Was go przetwarzają, to jednak, aby tradycji kanału stało się zadość, ja Was tutaj przybliżę do tego bzu, krzaku bzu i zaraz Wam opowiem o nim wszystko. Bez to jest krzew, krzak, rzadziej drzewo, ale krzak spory, bo dorastający do tutaj też już jest spory, naprawdę bardzo duży. Dorastający nawet do 8-10 metrów, więc bywają jeszcze większe. O takiej kulistej, no tu w tym zamieszaniu to nie widać, ale o takiej kulistej koronie. Liście, które tu zaprezentuję Wam teraz, o, bardzo proszę, ja mam nadzieję, że w tym słońcu to będzie może ten liść. O, widzicie? One są dłuższe niż szersze, tak? No jakoś takie dłuższe niż szersze i są nieparzysto-pierzasto złożone. W filmie o wiązówce błotnej opowiadałam Wam już o różnych rodzajach liści, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Podlinkuję Wam tutaj ten film. Te liście są złożone, czyli polega to na tym, że jeden liść... Larku, cześć, gorąco ci? Tam sobie idziesz do cienia, no dobrze. To mówię, że jeden liść, zaraz Wam to wszystko pokażę, wezmę tutaj go bliżej, czekajcie. Zobaczcie, polega to na tym, dlaczego złożone, pierzasto złożone i nieparzysto. Dlatego, że jeden liść składa się z kilku mniejszych, najczęściej pięciu lub siedmiu, no tutaj jest pięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, z pięciu mniejszych. One są jajowate, jak widzicie, takie dosyć, oczywiście ogonkowe. Tutaj na ogonku są, o, widzicie, mają ogonek. Nie wiem, czy w tym słońcu widzicie, ale chyba tak, bo mi się wszystko odbija w tym aparacie. Opiłkowanych, i to takich dosyć konkretnie piłkowanych brzegach.
bardzo proszę. A dlaczego nieparzysto? Bo właśnie na szczycie jest ten jeden listek, który sprawia, że ilość summa summarum jest nieparzysta właśnie. Czyli to jest pięcionieparzysto-pierzasty liść. Kwiaty. Tutaj mamy jeszcze nierozwinięte, tu już mamy rozwinięte kwiaty. Są białe albo kremowe, zebrane w piękne, no co to za uroczy obrazek, w duże baldachogrona. I co ciekawe, te kwiaty nie mają miodników, czyli tych organów, które wydzielają nektar i wabią owady. Wabią owady, które zapylają roślinę, tak? Te miodniki znajdują się u nasady liści. No tutaj ja Wam tego dokładnie nie pokażę, ale tak właśnie jest u tego gatunku. Natomiast owocem czarnego bzu, jak też wszyscy wiemy, są fioletowo-czarne błyszczące kulki, które mają taką średnicę około 6 mm, tak? No i co teraz? O te krzewy bzu dożywają no dużo, bo nawet do 25 lat i owocują co roku. Tak? Nie wszystkie drzewa czy krzewy owocują co roku, bez owocuje co roku, ale z wyłączeniem pierwszych 3 czy 4 lat. Rzadko w pierwszym, drugim czy trzecim nawet roku bez owocuje, zazwyczaj rośnie w siłę, a potem dopiero daje kwiaty i owoce. Co ciekawe, moi kochani, w kwiatach i owocach czarnego bzu odkryto takie charakterystyczne białko, które jest bardzo często powodem nawet dość silnych alergii, na którą to alergię prawdopodobnie cierpi też Kasia, dlatego szybko nakręcam i uciekam stąd, bo pierwsze 2 tygodnie czerwca to są dla mnie nie za dobre, ale co tam, alergii się nie damy i film nakręcimy. Jeśli chodzi o związki czynne znajdujące się w czarnym bzie, to one są też tak trochę różnią się tymi, które są w kwiatach i które są w owocach. I ja Wam za chwilę o nich powiem osobno, o tych kwiatkach i osobno o owocach. A może nie, jeszcze na początek powiem Wam o tych trujących właściwościach bzu, tak? Bo bardzo wielu z Was boi się tego, że spożywając bez się otruje czy sobie zaszkodzi. Więc uważajcie, jak to z tą trucizną w bzie jest naprawdę. A zatem, we wszystkich częściach bzu, oprócz kwiatów, znajdują się glikozydy cyjanogenne, sambunigryna i sambucyna, które mogą doprowadzić do zatruć. Natomiast w kwiatach nie. I te kwiaty, moi drodzy, można spożywać na surowo, ponieważ kwiaty nie są groźne. Natomiast co do owoców, to sytuacja wygląda tak, że obróbka cieplna, tak, rozkłada te związki i usuwa ich właściwości trujące. A ja z doświadczenia Wam powiem, że na przykład nalewkę robię na surowych owocach bez takiej wstępnej obróbki cieplnej i jeszcze żyję i całkiem dobrze się mam, a lubię się nalewką raczyć od czasu do czasu, a i owoce potem z tej nalewki lubię sobie podjeść, więc te nalewki też, no oczywiście w takich umiarkowanych ilościach, tak, jak ja zawsze mówię, leczniczych, też są bezpieczne. A wracając do kwiatów, będę szybko mówić, bo Dolarkowi jest gorąco i chciałby iść do domku. Co zawierają? To jest taki typowy surowiec flawonoidowy, bo zawiera dużo flawonoidów, z czym wiążą się też właściwości. O, widzicie? O, o. Mamo, chodź do domu, pancia, chodź, chodź. Ja tutaj nie chcę już być, bo tu gorąco, nie ma się gdzie schować. Poszukam sobie tam cienia. No poszukaj sobie cienia, poszukaj. A pancia powie tutaj o kwiatkach jeszcze ziółko. Czyli te flawonoidy. I z tym wiążą się właściwości kwiatów czarnego bzu. Głównie związane z leczeniem stanów zapalnych, czyli tych przeziębień, nieżytów układu oddechowego. Ale o tym zaraz powiem. Znajdują się też fenolokwasy, takie jak kwas kawowy, na przykład kwas ferulowy. Znajdują się sterole, triterpeny, garbniki, choć nie tyle tych garbników, co na przykład w owocach, ale znajdują się też sole mineralne, olejki eteryczne i sporo pobocznych związków się w tych kwiatach znajduje. I kwiaty właśnie dlatego stosujemy, no te są chyba takie najładniejszy kadr, to tutaj zostanę, stosujemy w chorobach dróg oddechowych właśnie, ponieważ co robią? Ułatwiają nam odkrztuszanie zalegającej wydzieliny, ale też na przykład obniżają nam gorączkę, działają na potnie.
A zatem w infekcjach i przeziębieniach są naprawdę niezastąpione i nasze babcie wiedziały, co robiły, jak syropki z kwiatów czarnego bzu, i z malin też, bo oczywiście to też jest świetny surowiec na przeziębienia, nam dawały. A co robią jeszcze flawonoidy? Flawonoidy wzmacniają nam także i uszczelniają naczynia krwionośne. Jeszcze Wam pokażę tu, jak on jest ładny. O. A zwłaszcza rutyna, tak? która jest flawonoidem, są zatem sprzymierzeńcami naszego serca i naszego układu krążenia. Ale też mają dobroczynne działanie na nasze drogi moczowe. Ponieważ nie tylko niwelują stany zapalne, tak jak te flawonoidy, ale też odtruwają nasz organizm. W związku z tym, że mają trochę moczopędne działanie. Co ciekawe, na przykład kwiaty czarnego bzu mogą być też stosowane we wspomaganiu leczenia przerostu stercza, czyli prostaty. Takie napary z kwiatów czarnego bzu działają też dobroczynnie na naszą skórę, ponieważ one ją zmiękczają, wybielają, rozjaśniają, ale mogą być też stosowane napary z kwiatów jako kompresy na oczy. Tak? Kiedy mamy skłonność do opuchnięć, do zasinień, do podrażnień oczu, wtedy sobie na waciki nabieramy tego kompresu, kładziemy się na 15 minut i one znakomicie nam pomagają. A teraz o owocach. Owoce czarnego bzu zawierają oprócz flawonoidów także pektyny, także garbniki, polifenole, witaminę C, prowitaminę A, spore ilości soli mineralnych, takich jak żelazo, sód, potas, wapń, ale też wreszcie antocyjany, o których już mówiłam wielokrotnie, na przykład w filmie o chabrze w ławatku, czy w filmie o jeżynie, powiedzmy, której młode liście, teraz oczywiście nie ma owoców, ale młode liście możecie sobie zbierać, bo one też świetnie działają na nasz organizm. Ja Wam podlinkuję film o jeżynie, to sobie spójrzcie. Wracając do antocyjanów, to antocyjany to są takie barwniki nadające roślinie charakterystyczną ciemną barwę, a te związki szczególnie ukochały czy upodobały sobie nasze oczy, więc powinniśmy jak najczęściej sięgać po rośliny, które mają w sobie właśnie dużo antocyjan. I owoce czarnego bzu, podobnie jak kwiaty, też mają właściwości napotne, mają właściwości przeciwgorączkowe, a zatem są w infekcjach niezastąpione. Ale też działają oczyszczająco, też moczopędnie, przeciwbólowo i uwaga, przeczyszczająco. Więc ewentualna biegunka, która może się zdarzyć po spożyciu owoców, nie musi być wcale objawem zatrucia, ale po prostu znakiem, że sobie tak z tymi czarnymi kulkami przesadziliśmy. Niuniek siedzi tam w cieniu pod drzewkiem. Oj, Dociu, przez 40 stopni to jeszcze nie jest. Chodź, idziemy już. Chodź, idziemy do domku. Już wyjdź z tego cienia. Chodź. Pochodzimy po słoneczku. Chodź, idziemy do domku. Drogą przed siebie. Chodź. A pancia powie ziółkom, co my możemy z tych kwiatów i z owoców bzu, który jest tutaj i zostawiamy go z tyłu. Patrzcie, jaki piękny. Co my możemy sobie z tego robić? No to idę i mówię. Co możemy robić z kwiatów? Oczywiście wiecie, bo to robicie, że możemy robić syropy, nalewki, napary, ale też możemy suszyć sobie takie kwiaty. Pamiętajmy tylko, że suszymy je w ciemnym, przewiewnym i suchym miejscu, tak? I potem sobie je mamy przez cały sezon jesienno-zimowy i nie tylko. Ale możemy też, czego ja nie robię, ale chyba najwyższy czas spróbować, smażyć takie kwiaty w cieście naleźnikowej, po prostu naleźnikowym. Po prostu zanurzamy baldachogrono w cieście i pac na patelnię. No, to może być naprawdę rarytas. Jak robicie takie właśnie kwiaty czarnego bzu w cieście naleśnikowym, to napiszcie mi w komentarzach, bo mi się bardzo podoba, jak my tutaj na tym kanale sobie dzielimy się w komentarzach, dzielimy się doświadczeniami, dajecie sobie nawzajem rady i takie dyskusje merytoryczne na temat wykorzystania roślin prowadzimy. Więc bardzo proszę, kto smaży czarny bzu w cieście naleśnikowym, proszę mi napisać w komentarzach, jak to się robi i czy to jest dobre. Ja
czytając te Wasze komentarze, też się bardzo wiele od Was uczę i jestem za to Wam niezwykle wdzięczna i bardzo proszę o więcej, o więcej, o więcej, bo czasami te Wasze rady są fantastyczne i bezcenne. Natomiast jeśli chodzi o owoce, to co możemy robić z owoców? Możemy robić dżemy, możemy robić kisiele, ponieważ tam zawarte są pektyny, które powodują, że nabierają one takiej gęstej, galaretowatej, spitej konsystencji, jak je smażymy. Ale też możemy robić soki, wina, nalewki. Możemy wreszcie, tak jak kwiaty, poddać je suszeniu i wykorzystywać potem w naparach. Więc bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy z owoców robić możemy też. Proszę bardzo, tu jeszcze znalazłam zdjęcie i pokazuję Wam teraz, gdzie po prawej stronie jest nastawiony mój ocet z kwiatów bzu czarnego właśnie, natomiast po lewej z kwiatów akacji. Takie robiłam, no chyba sprzed 2 lat jest, ale wyszły pyszne i polecam zarówno robić octy, w ogóle octy ze wszystkiego, wiecie, że ja jestem fanatyczką, ale zarówno z kwiatów bzu czarnego, jak i z kwiatów akacji. I tutaj roślina jest taka, no ma te części jakby niebezpieczne, bo trujące. Natomiast kwiaty i zarówno kwiaty akacji, jak i kwiaty bzu czarnego są bezpieczne i możemy z nich śmiało robić ocet fantastyczny i wykorzystywać go potem do wielu celów. Widzicie, tam w oddali też jest taki, no pełno, to jest mnóstwo tego czarnego bzu w lasach też. Ja, oglądajcie sobie tutaj ten nasz lasek, ja Wam też powiem, że doszukałam się informacji, że pędy bzu czarnego działają odstraszająco na owady, zwłaszcza na muchy, więc kiedyś robiono z nich, czy sporządzano z nich uprzęże dla zwierząt domowych, zwłaszcza dla koni czy krów, a ja sobie tak myślę, o tam zaraz spróbuję go przybliżyć, no jest. Jest. A ja sobie tak myślałam, że może takie wianki z pędów na stole w ogrodzie czy na tarasie uchroniłyby mnie, czy uwolniły od odwiecznego muszego problemu, który jest dla mnie szczególnie drażliwy, bo ja nie cierpię spacerujących po stole i po trawach much. No ble, 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 ble. No nie cierpię. A Dolarek, ty lubisz muchy? Też chyba nie lubisz, bo je gonisz. Zobaczcie, co odkryłam. Odkryłam czereśnie w naszym lesie, przy drodze. Ile ma tych czeresinek? Oj, my sobie tu przyjdziemy, żeby nas tylko ptaszki nie ubiegły. A nawet jak ubiegną, to na zdrowie. One też muszą coś jeść. Piękna. No, patrzcie, jakie drzewko tutaj urosło. No, zobaczcie tego mojego pieska. Widzicie go? Usiadł sobie w cieniu na kawałku, wyprzedził mnie i teraz czeka. I się cieszę, tak? Doluś, cieszysz się? Cieszysz się, że pan cię wyprzedziłeś, tak? No dobry piesek, tak. Dobry, gdzie ty jesteś? Czy wy tu w ogóle coś będzie? A, no cieszysz się? No nie, już nie mam siły się cieszyć, powiedz. Dobry piesek jesteś? Dobry, dużo dzisiaj chodziłeś. Zmęczyłeś się? Śliczny jesteś. Tak, chodź do domku, idziemy, napijesz się wody. Chodź, chodź, idziemy. Przeciągnę dzisiaj ten film i przeciągnę i znowu się znajdą marudy, co będą jęczeć. Ale to nic, ale zdradzę Wam naszą wielką rodzinną tajemnicę. Otóż Dolarek nie lubi lata. Tak jak ja. Ja też nie przypadam za latem, moi kochani. I gdyby te wszystkie roślinki rosły jesienią albo zimą, a latem sobie spały, ja mogłabym wychodzić, tak i zbierać je właśnie jesienią, zimą czy wczesną wiosną, to bym była najszczęśliwszą zielarką pod słońcem. No ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. To lato też zniesiemy. Widzicie, mówiłam Wam o młodych liściach jeżyn, które może akurat właśnie dzisiaj wezmę sobie ze spacerku na herbatkę i razem z tym przetaczniczkiem pięknym, który tu jest. I może jeszcze z przytulią, oczywiście, która mu towarzyszy. Ale na koniec filmu my z Dolarkiem, bo o, on też, widzicie jak wybrał, usiądziemy sobie pod
krzakiem tego bzu czarnego, który jeszcze nie kwitnie, ja opowiem Wam trochę o magii. O czarnym bzie i o magii z nim związanej mówiłam już trochę w filmie o rytuałach funeralnych. To jak Wam go tutaj podlinkuję, to możecie sobie do niego zerknąć, ponieważ czarny bez był, czy jest rośliną, którą magia, czary, świat ten po drugiej stronie szczególnie sobie, czy świat zmarłych szczególnie sobie upodobały. Zazwyczaj związany był ze śmiercią, z tajemnicą śmierci, z pochówkiem. Pamiętacie, jak mówiłam, że pod krzak bzu czarnego wylewano wodę, która pozostała po obmyciu ciała nieboszczyka i nie wolno było tam chodzić, a broń Boże przynosić kałązek z tego bzu do domu, aby uchronić rodzinę i uchronić bliskich przed tym samym losem. Ale na przykład pęki bzu zawieszone nad drzwiami domostwa miały odstraszać zły los i nie pozwolić złu przekroczyć progu domu. On tak będzie tajemniczo szumiał, a ja Wam powiem jeszcze, że w kalendarzu druidów Bez był ostatnim, 13. drzewem roku. Kończył rok symbolizując śmierć, ale też symbolizując odrodzenie. W takich 17 i 18 wiecznych przekazach można też znaleźć informacje świadczące o o zakazie ścinania i wyrywania krzewu czarnego bzu, tak? Wierzono bowiem, że w jego korzeniach żyje wąż, który jest strażnikiem świata podziemnego i według śląskiego na przykład zwyczaju, to potwierdźcie mi ci, którzy z Was, którzy mieszkają właśnie tam bardziej na południu, czyli naszego kraju, czyli na Śląsku, czy tak zaiste jest, że według śląskiego zwyczaju przed odłamaniem gałązki należało złożyć dłonie, uklęknąć przed rośliną i poprosić ją o wybaczenie słowami Pani Bzowino, daj mi tutaj trochę swego drzewa, a ja dam Ci tego mojego, kiedy w lesie wyrośnie, czy coś, jakoś tak trzeba było do drzewa powiedzieć. I tylko wdowom i sierotom można było ścinać dziki bez konsekwencji. Widzicie? Ale też na przykład znalazłam bliską mojemu sercu informację, czy mojemu muzycznemu światu informację, że z drewna czarnego bzu Słowianie, tutaj Wam pokażę dolarka, który leży, Słowianie wyrabiali szereg instrumentów muzycznych. I ponoć najcenniejsze, prawda, dolarku? Tak, najcenniejsze. Coś słychać. Najcenniejsze były te konary, w które uderzył piorun, ponieważ te cechowały się, czy instrumenty z takiego drewna zrobione cechowały się najpiękniejszymi i najpełniejszymi brzmieniami. No, nie wiem, ale mam kolegę, który jest wybitnym lutnikiem, czyli osobą, która zajmuje się właśnie tworzeniem instrumentów, między innymi skrzypiec, i muszę go zapytać, czy on coś na ten temat wie i czy on mi to może potwierdzić. Co ty myślisz, Dolar? Co myślisz? Czy to prawda jest, czy nie? Tak, dużo było dzisiaj dolarka, bo wy lubicie, jak on też jest we filmach i on też lubi, bo wtedy nie czuję się zaniedbany. Ale teraz już chodźmy do domku, naprawdę. No chodźmy, Misia. Chodźmy, chodź Dolusiu. No dalej. No chodź. No tak. Moi drodzy, ja za bzem nie przepadam. Może intuicyjnie, bo on mnie chyba uczula. Tak mi się wydaje. A może lubię trzymać się z daleka po prostu od świata ciemności i podziemia. Nie wiem. Zaiste coś w tym może być. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez to jest naprawdę wartościowa roślina i zarówno kwiaty i owoce mają szereg dobroczynnych dla naszego organizmu właściwości, więc biegnijcie sobie szybko po kwiatki teraz, bo one już rozkwitają w pełni. Akurat tak się wszczeliłam idealnie chyba z tym filmem o bzie w czas kwitnienia bzu, a ja z dolarkiem
On tam jeszcze został, ale zaraz przyjdzie. My idziemy skryć się w domu, bo jest dolarkowi gorąco, a poza tym te pierwsze dni czerwca to są naprawdę dla mnie bardzo trudne, więc pa, pa. Biegniemy do domu. Chodź, chodź, dolarku. Biegniemy do domku. Paziuka, na razie, trzymajcie się zdrowo. Pa.